Drodzy, jako chrześcijanie zbliżamy się do bardzo ważnego nam święta. W najbliższą niedzielę będziemy świętować pamiątkę zesłania Ducha Świętego. Czy w dzisiejszym Kościele jest to już tylko pamiątka, czy prawdziwe świętowanie? Bóg daje człowiekowi święta po to, aby prawdziwie je obchodził z całego serca. Kościół chrześcijański jest podzielony na różne denominacje. Pewne denominacje kładą nacisk na chrystologię, czyli w centrum kładą Chrystusa, inne Boga Ojca, jeszcze inne kładą nacisk na Ducha Świętego. Co powoduje między kościołami spory? Bo każdy rości sobie jak największe prawo do danej osoby, ale jest to niewłaściwe podejście, bo czyż Bóg sam w sobie jest rozdwojony? Czy królestwo, które jest rozdwojone, ostanie się? Według Słowa Bożego Bóg jest jeden. Działa na różne sposoby. Działa w różnych kościołach, na różne sposoby i w różnych cudach. Czy dary, które składamy na ołtarzu, który jest za mną, są uświęcane przez człowieka czy przez Boga? Czy dar Komunii Świętej, Wieczerzy Pańskiej, Stołu Pańskiego, czyli chleb i wino, są uświęcane przez księdza, pastora, czy też przez Ducha Świętego? Oczywiście, że przez Ducha Świętego, który działa. Gdybyśmy słuchali Boga, gdybyśmy słuchali też i Słowa Bożego, wiedzielibyśmy i charakteryzowalibyśmy się owocami Ducha, którymi są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu. Drodzy, kiedy Duch Święty działa, to działa na swój sposób. Przede wszystkim to Pan Bóg działa w nas. W najbliższą niedzielę będziemy rozważać tekst z Ewangelii Jana z 16 rozdziału od 7 wiersza. Lecz ja wam mówię prawdę, lepiej dla was, żebym ja odszedł, bo jeśli nie odejdę, Pocieszyciel do was nie przyjdzie, jeśli zaś odejdę, poślę go do was. A on, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu i o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu, gdyż nie uwierzyli we mnie. O sprawiedliwości, gdyż odchodzę do Ojca i już mnie nie ujrzycie. O sądzie zaś, gdyż książę tego świata został osądzony. Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie. Lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie i to, co ma przyjść, wam oznajmi. On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi. Wszystko, co ma Ojciec, moje jest. Dlatego rzekłem, że z mego weźmie i wam oznajmi. Duch Święty już jest. On przychodzi. Przede wszystkim po to, by przekonać świat i nas, chrześcijan, o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. To też jest Jego zadaniem. Pozostańcie z Bogiem.